Czy on został wysadzony, czy też gdzie on poleciał? No to teraz pora na to, na co wszyscy czekaliście. Budujemy obsydianowego golema i wysadzamy go najmocniejszym TNT, jakie tylko istniało w Minecrafcie. Wow! Wiecie co, ostatnio zrobiłem taki jeden odcinek, w którym broniłem wioski na 1.15.2 przed rajdem, czyli najazdem w Minecraft, i użyłem do tego golemów, specjalnych golemów z modyfikacji, aby zobaczyć, jak się one po prostu sprawują w boju, ale nie spodobało wam się, że nie pokazałem jednego golema. Otóż chodziło o Bedrock Golema. Dzisiaj na pewno to wam zaprezentuję, ponieważ zrobimy serię paru naprawdę dziwnych eksperymentów na miejscu, które każdy z was zna, czyli na Minecraftowej arenie. Ta seria jest naprawdę u mnie bardzo, bardzo rozpoznawalna. Stwierdziłem, że z tego powodu, że są nowe rzeczy, z którymi mogę poeksperymentować w Minecrafcie, to seria ta wróci na mój kanał. Yeah! Wiem, że wszyscy się cieszą, więc za to zostaw łapkę w górę oraz subskrybuj mój kanał, ponieważ odcinki wrzucam codziennie o godzinie 10 i nie chcesz tego przegapić, prawda? Ej, tak w ogóle to w sklepie mam dwa nowe wzory z koszulkami. Taki, jeż na pandzie oraz zwykła koszulka Jerzy Tritsusa. Ja zamówiłem sobie 3, więc niedługo będę miał je na odcinku. A wy możecie także sprawdzić mój sklep, link jest w opisie, ponieważ te koszulki są naprawdę epickie. A teraz zacznijmy, ponieważ wgrałem parę modów. Pierwszym modem jest oczywiście Mutant Bosses, to jest bardzo, bardzo fajny ogólnie mod, ponieważ dodaje on, niespodzianka, bossy mutanty. I teraz zobaczymy sobie coś, co naprawdę bardzo chciałem zobaczyć, dlatego że, zobaczcie, Creeper, a konkretnie to Mutant Creeper, jest niebezpieczny, bo wybucha. A tak się składa, że jest pewien golem, który nazywa się TNT Golem, i on także wybucha, słuchajcie. I mam wrażenie, że tych dwóch się może, szczerze mówiąc, nie polubić. Patrzcie, żeby walczyły, trzeba kliknąć na jednego, trzeba kliknąć na drugiego i uwaga, one już się naprawdę teraz nie lubią. O, co? Tak łatwo został pokonany. W każdym razie dzisiaj sprawdzimy sobie parę takich rzeczy w stylu. Po pierwsze, zespawnujemy parę golemów oraz parę mutantów i zobaczymy, jak one ze sobą walczą. Po drugie, zespawnujemy najmocniejsze golemy oraz najmocniejsze TNT, jakie mamy tylko w całej grze, i zobaczymy po prostu, co się stanie, gdy zrzucimy to TNT na Bedrock Golema, ponieważ jest legenda, że Bedrock Golem to jest ogólnie nieśmiertelna istota i nie da się go w żaden sposób rozwalić. Ale czy to się też tyczy bomby atomowej? Nie mam pojęcia. Ej, ciekawe, czy to da się zbagować, i jak weźmiemy na przykład takie TNT z tego oto moda i następnie zrobimy to? Nie, niestety nie. No dobra, w takim razie zobaczmy sobie jedną z rzeczy, które mnie bardziej ciekawią, ponieważ mamy obsydianowego golema. Obsydianowy golem jest odporny na wybuchy, więc być może będzie odporny także na działanie tego tutaj Mutant Creepera. Zobaczymy tak naprawdę, bo on na pewno nie omieszka z wybuchami i będzie całkiem nieźle. Okej, ściągnął go i... czy on dostaje w ogóle damage'a? Bang, przeżył. Przeżył bez problemu, słuchajcie. Okej, TNT wytestujemy zaraz, ale najpierw zobaczmy sobie pozostałe mutanty, jak sprawują się w pojedynku właśnie z obsydianowym golemem, czyli drugim najlepszym golemem w ogóle ze wszystkich, licząc, nie licząc oczywiście bedrockowego golema, ponieważ bedrockowy golem, wiadomo, jest nieśmiertelny, niby. To będziemy dzisiaj sprawdzać oczywiście. TNT o sile wybuchu bomby atomowej, czyli TNT, który wybucha razy 1000. Słuchajcie, jest też TNT Czarna Dziura, który jest jeszcze mocniejszy, oraz jest TNT, który służy do niszczenia całych biomów, więc wszystkie te TNT zrzucimy na tego golema i zobaczymy, co się wtedy stanie. Zacznijmy od Mutant Skeleton, on jest bardzo mocny. Co? Ej, patrzcie, on od razu się nie lubi. Co? Czy ktoś mi to jest w stanie wyjaśnić? Typie, jaki ty jesteś mocny. Dobra, skoro pokonał jego, no to w takim razie pora dobrać mu jeszcze mocniejszego przeciwnika. Uwaga, uwaga, diamentowy golem. Co się teraz stanie? Wow, on ma super umiejętności. Ej, ten szkielet jest naprawdę bardzo, bardzo niezły. To jest tylko i wyłącznie wprowadzenie do naszego eksperymentu, ale po prostu bardzo jara mnie oglądanie walk takich customowych mobów. Wow, jak go rozwalił na kawałeczki. A Snow Golem? Czy oni się też nie lubią? Teraz już się nie lubią. Tritsus Prowodyr, prawda? Tak o mnie mówią. Okej, okej, uwaga. Rozwalił go bez żadnych problemów. Teraz Mutant Zombie. Mutant... oh man. To są wrogowie. To są wrogowie, bo wiadomo, że... Co?
Jakie on ma moce, ten... Nie wiem, czy on sobie poradzi. Ej, dobra, poradził sobie. Chwila, pomóżmy mu. Pomóżmy mu. Uwaga! Podpalmy go! Nie! Golemie! Uwaga, patrzcie, on go rozwali, ale on będzie podpalony. Dzięki temu zostanie on zniszczony po prostu, okej? Okay? I trzeba teraz go podpalić, bo inaczej on zawsze już będzie wstawał, nie będzie się go dało rozwalić. To jest taki lifehack dla was wszystkich. A tutaj mamy mutant Endermana, który jest, kurde, epicko wyglądającą bestią ogólnie, więc chętnie także to zobaczę. A następnym eksperymentem będzie oczywiście Bedrock Golem. Enderman go rozwalił. Ej, Enderman jest mega mocny. A zobaczmy, bo on już miał mało HP, prawda? Więc zacznijmy, niech walczą sobie tak, o. Pełne HP, ten Enderman też ma prawie pełne HP. O nie, podpalił go! To jest najgorsze, ludzie, to jest najgorsze, naprawdę. Uciekaj, golemie! O kurcze. Oj, dobra. Przeżyje to? Okej, golem przeżył walkę z Endermanem, epicko. No więc on jest niezły i na samym początku wytestujemy TNT dokładnie na tym golemie, dlatego że trudno jest powiedzieć tak naprawdę, co się stanie. Okej, uwaga, zobaczmy to. Weźmy sobie TNT. Wypełnimy właściwie może cały nasz ekwipunek TNT zresztą. Okej. Od czego by tu zacząć? Airstrike TNT. Okej. Biombuster, nie, tego nie będziemy na razie używać. Tym wysadzimy całą arenę, ludziska. Zobaczmy TNT razy 5. Okej, uwaga. Uwaga, jak jest mocny. Bang, przetrwał to, naprawdę? Ej, typku, ciekawe w ogóle, czy Bedrock zostanie zniszczony przez to TNT, bo one naprawdę są bardzo potężne, więc jest taka szansa, że tak powiem. Ciekawe, co to jest za TNT. W ogóle wytestujmy sobie te TNT, bo ja ich do końca nie znam. Nie testowałem ich przed odcinkiem, ponieważ chcę mieć po prostu fan na odcinku nagrywając to. Ja wiem, ludzie, że powinienem to testować wcześniej, ale fajnie jest, jak także ja się dobrze bawię po prostu na odcinkach i wszystko poznaję razem z wami sobie. Dobra, okej. Połóżmy to. To od razu powinno wybuchnąć. Co to jest? To jest jakiś Firestorm. Przeżył dwa TNT w ogóle już, ten ziomeczek nasz. Okej, uwaga. Zobaczmy, co to robi. Ej, nie uciekaj! Nie ma tak! Przeżył też to TNT! Jaki on jest mocny! Co dopiero będzie z Bedrockowym? No ale dlatego właśnie testujemy wcześniej to. Water Flood? Co to znaczy? To będzie tsunami. O nie! No i rozwaliłem dużo bioma. Nie wiem, czy się rozwalił w ogóle ten. On tu jest? Jest? Co? Chwila, sorki, że nic nie widzicie. Spróbujmy sobie dać może jakąś pochodnię. Okej, już coś jest widziane. Teraz wysadzamy lawę w takim razie pod wodą. Co się z tym stanie? Czy to będzie obsydian? Tak, obsydian się zrodził z tego, ale... Chwila, a teraz odwróćmy tutaj grawitację. To chyba odwraca grawitację. O nie, to przyciąga... No nie! Dajcie mi stąd wyjść! Ej, ale pomyślcie sobie, ile on ma HP w ogóle. Bank Buster. Okej, to jest do wysadzania banków. Zobaczmy, co się stanie. Czy coś się w ogóle stało? Czy... Gdzie jest? Co? Co się tutaj stało, ludzie? Bo ja nie do końca On tutaj jest dalej! Patrzcie! Ten ziomek nadal tutaj jest na samym dnie świata! Ja nie mogę! Jakie eksperymenty! Chunk Buster. Dobra, to cały chunk rozwala. Co się stało? Ej, ludzie! Ja... Powiem wam jedno, że naprawdę, kurde, nie mogę po prostu z tymi TNT, że one są tak porąbanie dobre. Dobra, wytestowaliśmy je wszystkie, one są za słabe, żeby rozwalić tego golema, więc tym bardziej nie będziemy tracić czasu, żeby rozwalić obsydianowego golema tym TNT. Cały biom, slime, airstrike, dobra, bierzemy wszystko, bierzemy całą kolejną ramkę, biom buster, coś stanie. Co się stanie z tym wszystkim, ludzie? Coś stanie z tym wszystkim, co tu jest po tym odpaleniu tego? Co się stanie z golemem, okej? Ale chwila, bo to niszczy bloki. Ja już widzę, o co chodzi. Ja już naprawdę widzę, o co chodzi. Że to po prostu niszczy bloki, a nie rozwala tutaj to, co powinno zostać rozwalone. Airstrike, dobra, zobaczmy. Zobaczmy to. Aha, bo to z góry spada. To spada z góry. Co się stało, ludzie? Co się stało? Naprawdę, ja nie czaję te...
Oh man, chwila, dajmy sobie w ogóle Night Vision jakieś, okej, Night Vision się przyda. Okej, ej, czemu ja tego od razu nie zrobiłem w ogóle? Ja nie mogę, to było głupie, ludzie. Pytanie brzmi, czy golem przetrwał, czy nie? Arena jeszcze tu jest gdzieś? Czy to rozwaliło też całą arenę? Nie! Arena, tylko nie to, ej, dobra, nawet jest nieźle. Nie jest aż tak rozwalona, dobra. Nie, na arenie ja chcę testować wszystko na ten... Wiecie, na naszym ziomeczku bedrockowym, dlatego nie chcę teraz tej wysadzać. Zobaczmy sobie tutaj w takim razie działanie tych TNT. Piszcie mi, co wy myślicie o tym pomyśle i piszcie mi w komentarzach, co chcielibyście wy, żebym sprawdził. Dlatego, że bardzo chętnie, naprawdę, sam bym potestował różne rzeczy, które wy byście chcieli zobaczyć, a tak naprawdę w Minecrafcie jestem w stanie zrobić kompletnie wszystko, ponieważ nawet jeżeli jakby ja sam czegoś nie ogarniam do końca, to po prostu... Mam mega, mega utalentowanego technika, który potrafi zrobić dokładnie wszystko. Więc testujemy kolejnego golema kontra slime'owe TNT. To chyba nic nie zrobi, nie? Czy slime'y z tego wylecą, czy coś się stanie? Aha, coraz mniejsze wybuchy powoduje. Genialne! Zdaje mi się, że to TNT mi może rozwalić już kompa, ludzie. Odsuńmy się trochę. A nie, to nie jest takie dobre. Czy on poleciał w kosmos? Ej, ludzie, czy ten golem poleciał w kosmos, czy mi się tylko wydawało? Ej, chwila, zróbmy wielką wyrzutnię, żeby wywalić golema w kosmos teraz. Tak, i od razu już mamy bedrock, żeby móc wytestować, wiecie, TNT najlepsze na naszym bedrockowym ziomeczku. To będzie na pewno ciekawe. Okej, odpowiedź na nurtujące nas pytanie. Czy on został wysadzony, czy też wyleciał... Gdzie on poleciał? W sensie, ludzie, naprawdę, gdzie on poleciał? CO?! Ej, nie, to jest najlepsza zabawa, jaką ja miałem w Minecrafcie do tej pory. Ja nie mogę! On poleciał w kosmos dosłownie, ciekawe jak wysoko, chwila. Wyrzucamy go jeszcze raz, uwaga. On leci gdzieś tutaj. Ten nie wyleciał z kolei. Nie wiem, czy to nie polega na tym, że musi pod tym być więcej bloków, żeby... Tak. Ej, no nie, no to się baguje, ludzie. Mi się to tak podoba, ale to się baguje i potem nie da się ich znaleźć nawet. Nie wiadomo, gdzie są. Kurczę, no. O, jest! Okej, uwaga, kolejny TNT. Co? Aha, to było dobre TNT. Tego nie robimy. World Buster. To zatrzymamy. Shelker TNT. Co to znaczy? To mnie bardzo ciekawi, ale zobaczcie, zrobimy tutaj lepszą konstrukcję do testowania. Uwaga! Okej. Okay. Tyle? To tyle, naprawdę? Dobra, ten zostawiamy, resztę wywalamy. Okej, okay, uwaga! Więc teraz zespawnujmy bedrockowego golema. Patrzcie na niego! Wygląda jak zwykły głąb, a tak naprawdę jest najpotężniejszym stworzeniem w Minecrafcie. I zacznijmy od... TNT razy 100. Uwaga, co się stanie? Czy da się go rozwalić, czy też naprawdę się nie da? O! Co się stało z areną? TNT razy 500. Uwaga, to już zbiecie z powierzchni wszystko, co tutaj widzicie. Chwila, czy to zrobiło dziurę w obsydianie? Gdzie on jest? Czy to wywaliło tego golema? Chwila, jest tutaj. Trudno go znaleźć, bo coś takiego, ale chwila. Myślę, że to będzie dosyć mądre, co ja zrobię, zobaczcie. Pyk. O nie! Nie da się go trafić bez kitu, przecież on jest za mocny. Dobra, TNT razy 1000 w takim razie. Co się stanie? Kurczę, no. Okej, okay. World Buster. Nie, to jeszcze nie. A Troll TNT? Może Troll go rozwali? Aha. Co? Aha, dobra, oberwał jeszcze. Physic TNT. Zobaczmy. Och, o nie! O nie! Nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, co się dzieje, ale wiem, że chciałbym stąd wyjść bardzo. Wrath of Zeus, czyli gniew Zeusa, słuchajcie. Zobaczmy, co się stanie, jeżeli użyjemy to na niego. Nic, nawet nie drgnął nóż. Kurde, ludzie! World Buster. Pogromca światów TNT. Dawaj. Kończymy go. Jeżeli nie, to zostanie tylko czarna dziura. I jeżeli czarna dziura go nie pokona, to już nic go nie pokona. Coś stało. Chyba nic. Boję się, że Minecrafta mi wywali zaraz. Świat się popsuł. Minecraft nie przywykł do takiego obciążenia, niestety. Ja nie mogę, ludzie, tego strzaić kompletnie, szczerze mówiąc. Ale myślę, że to nie jest nic dobrego. Dobra, mu nic nie jest, dalej mu nic nie jest. A ja bym chciał użyć na niego czarną dziurę po prostu. O nie! Czarna dziura niszczy teraz tego golema. Niszczy go, próbuje go rozwalić.
Czarna dziura wszystko przyciąga, nabiera energii, cały czas leci, ale zobaczcie, wszystko rozwala, ale tego golema nie rozwaliła. Zobaczcie, co się dzieje ze wszystkimi zwierzętami i tak dalej. Czy to będzie leciało w nieskończoność? Jest jeszcze tylko jedna rzecz, którą możemy zrobić, ludzie. Możemy spróbować zrzucić go w voida, ludzie. A na to jest tylko jeden sposób. Uwaga, patrzcie. Dobra, najpierw to spróbujmy zrobić, bo to powinno wykopać w dół wszystko, nawet obsydian, chociaż nie, nie wykopało niestety. Teraz zrzucamy Bunker Buster. Naprawdę? Ty tutaj? Miałeś iść tam, dobra, zrzucamy go w voida, słuchajcie. I teraz zrzucamy... No nie, naprawdę będziesz w lawie teraz? I się ciebie nie będzie dało zrzucić? Czy to są jakieś żarty? Chwila, okej, spokojnie. World Buster zniszczy lawę. Tym da się zniszczyć wszystko. Dawaj! No coś się kurde nie udało. Wiecie co? Zniszczyłem ten świat na stałe. Ten świat nie istnieje. Czy jak się gdzieś tepnę, to on będzie dalej istniał? Nie, ten świat nie istnieje. No dobra, odbudowanie tej areny trochę mi zajęło, ale mam nadzieję, że było warto, dlatego że teraz spróbujemy jeszcze raz powtórzyć nasz eksperyment. Więc tak, zeszliśmy na sam dół, zespawnowaliśmy golema i zrzucamy go w voida i zobaczmy teraz, co się po prostu stanie. Czy jak go rozwalimy, to coś się stanie na świecie na przykład, czy coś w tym stylu? Nie mam pojęcia, chyba nie, szczerze mówiąc. A jeżeli zrobimy tak? Nie mam pojęcia, a tutaj jest, no dobra. Wniosek jest bardzo prosty. Golem jest niezniszczalny, ale czy robiliśmy ten odcinek dla tego wniosku? Otóż nie, po prostu. Dlatego, że był bardzo fajny, fajnie było testować te TNT. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Był to odcinek z serii Ciekawy Minecraft. Inne znajdziecie tutaj, w karcie w prawym górnym rogu. Ja się z wami żegnam, to było na tyle. Na razie.